Witam wszystkich na porannej aktualizacji rynku Forex. Poniedziałek, 6 dzień listopada. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Przechodzimy sobie do kalendarza inwestycyjnego. I widzimy, że w tym tygodniu tak spokojnie będzie z tymi danymi. Od środy w środę mamy wskaźnik CPI w Niemczech, w Polsce decyzja w sprawie stóp procentowych. Przemówienie Powella w środę 15:15 i zapasy ropy naftowej. Także dopiero od środy tutaj te dane, środa, czwartek. No i piątek, Wielka Brytania. Także tutaj no, ta zmienność będzie taka mniejsza trochę niż w zeszłym tygodniu. Bo na pewno będą miały te wydarzenia jakiś wpływ na to, co się dzieje na rynkach. Warto o nich pamiętać, w tych godzinach zabezpieczyć sobie pozycję i przyjrzeć się dokładnie temu, co się będzie działo na rynku. No i przechodzimy sobie już do wykresów. Zaczynamy od. No, zacznijmy dzisiaj od złota. Na złocie widzimy, że jesteśmy na wsparciu. Jest to 0,61 całego spadku, także jest to dość silne wsparcie tutaj. Ja osobiście nie mam pozycji na złocie w tej chwili, dopiero jakbyśmy zeszli tutaj 1980, tu mam ustawione swoje zlecenia. Tutaj będziemy docierać, będę próbował shortować z tej strefy. I tak to widzę na złocie, czyli 1990 i 1981 jako potencjalne poziomy na wejście w złoto. Tutaj no, to wsparcie jest dość silne, tak? Także warto obserwować. Widzimy, jak tutaj było wyciągane wszystko. Stąd też ten ruch wzrostowy się rozpoczął, ale no, w tej chwili obserwuję tutaj strefa na spadki. Złoto. Teraz mamy gaz ziemny. Gaz ziemny wypełniliśmy. Tutaj widzimy jeden gap, który mieliśmy na CME. No tutaj jeszcze jest jeden ogromny do wypełnienia, także powstał następny. Ja odpuszczam na ten moment gaz ziemny. Dopiero zejście tutaj w te rejony to będą poziomy, gdzie będę się zastanawiał nad ewentualną akumulacją. 2837. Na ten moment odpuszczam gaz ziemny. Tutaj dojście do strefy 3660, no to będzie dla mnie taki moment, gdzie będę próbował łapać shorty. Tutaj jest duże prawdopodobieństwo, że dotrzemy, ponieważ jest dużo płynności do zebrania, zarówno nad, jak i pod ceną. Także no ja w tej chwili obserwuję. Nie widzę nic, co by mogło mi tutaj pokazać wejście. Tutaj scenariusz, który w zeszłym tygodniu sobie omawialiśmy z dojściem do tej strefy i spadkiem tu w okolicy 81 zrealizowany. Niemniej jednak ja czekam na zieloną strefę tutaj ze zleceniami, tak? Tu stąd będę zagrywał longi na 78, 75 z tej strefy. Spodziewam się ruchu wzrostowego. Obecne podbicie tutaj 82,336. Jak najbardziej możliwe. Zaraz tutaj usuniemy zamierzenia. Nam nie przeszkadzały. Zmienimy sobie to następny ruch jeszcze. W dalszym ciągu ta czerwona strefa nam obowiązuje. Ona nam trzyma cenę w ruchu spadkowym. No tutaj pierwszy opór, który mamy i myślę, że może zostać zarespektowany przez cenę, ze względu na to, że tutaj właśnie na tym poziomie. Zobaczymy, mamy taki klaster FIBO 0,61, 3,82, także tutaj pierwszy taki poziom, gdyby on puścił, no to wówczas tutaj trochę wyżej, odrobinę wyżej, zmienimy ten kolor na czerwony i to są poziomy, gdzie ja będę shortował po dojściu do tej strefy. Do tej strefy 82-180, także prawie tutaj jesteśmy na tym poziomie. Ja spodziewałbym się dalszego zejścia.
ceny tak lokalnie, jakbyśmy sobie popatrzyli, no to ten przystanek pierwszy 78, 93, tutaj 80, również równe, to podbicie tutaj się nam zakończy, potwierdzenie na ten poziom pierwszy, także tutaj ten poziom pod ewentualne zagranie na reakcję. Niemniej jednak ta strefa w dalszym ciągu mnie interesuje. Na ropie jako strefa popytowa. Przechodzimy sobie do indeksu dolara. Indeks dolara, no widzimy, że wsparcie, które mieliśmy, przechodzimy sobie na jednodniowy interwał. Wsparcie, które mieliśmy, zostało wybite. No i teraz oczekuję zejścia do 104,622, 104,505. I z tej strefy przetestowania tego szczytu i z tej strefy ewentualnych reakcji popytowych na złocie. Mamy tutaj też reakcję w tej strefie, którą sobie wyznaczyliśmy. No teraz ta strefa, tutaj mamy 105, 378, 105, 904, staje się oporem, ponieważ no, była ona silnym wsparciem dla ceny i teraz uważam, że będzie nas trzymała w ruchu spadkowym, także warto sobie tutaj zmienić ten kolor na czerwony i będziemy obserwować, cóż tu się będzie działo w tej strefie. Dopóki pozostajemy pod tą strefą, ja jestem nastawiony niedźwiedzia do dolara, wybicie nad nią i utrzymanie się nad nią, no to jest dojście do tych targetów wyżej, o których sobie mówiliśmy, natomiast no teraz jest ona silnym poziomem oporu dla ceny US30. Tutaj nam też na szerszym interwale, to może pokażę, zrealizowaliśmy target, ten, o którym sobie mówimy, z wybicia tej litery W z podwójnego dna, tak, mówiliśmy o głowie z ramionami, tak, ramię, głowa, wybicie, silny ruch wzrostowy, przetestowanie tej linii ramion, no i tu mieliśmy taką formację W, którą ja zagrywałem, dołek, dołek i tu był target wyznaczony, target praktycznie został osiągnięty, ja zagrywam pod 34,400. Tutaj pokażę z szerszego interwału, dlaczego tam dopiero będę próbował shortować, ponieważ mamy tutaj 0,61 całego spadku. Wybicie tego poziomu, jeżeli wybijemy 0,61, tak, tutaj tego spadku, to uważam, że idziemy na nowe szczyty, na nawet w okolice 37,770. I tutaj 36,611. Natomiast odbicie od tego poziomu będzie dla mnie potwierdzeniem na dalsze zejścia i tutaj te strefy w dalszym ciągu są obowiązujące. Warunkiem jest utrzymanie się poniżej 34,400. Jeżeli wybijamy ten poziom, no to myślę, że te nowe szczyty zobaczymy, także warto obserwować na Dow Jonesie. Na Nasdaqu bardzo podobna sytuacja. Spodziewałem się zrobienia zasięgu tej dużej korekty, no prawie został zrealizowany. Niestety moje zlecenie tutaj zostało i nie zostało wciągnięte. Trudno. Natomiast dojście do tej strefy czerwonej, którą tutaj wyznaczyłem na jednodniówce, będzie momentem takim, w którym będę shortował również 61 całego spadku i 161 tego ostatniego impulsu wzrostowego. Tutaj będę zbierał shorty w tej strefie ze stop lossem nad nią. Jeżeli ona zostanie wybita, również uważam, że idziemy na nowe szczyty namierzone zewnętrzne. Tak to widzę na Nasdaqu, także 0,61 i na Nasdaqu, i na Dow Jonesie. Uważam, że to są takie kluczowe poziomy, które w tym tygodniu mogą nam pokazać, jak dalej rynek będzie się zachowywał. Silne odbicie z tego poziomu może skutkować tutaj zejściem i dopełnieniem tej korekty, tak?
Tutaj jeszcze jedną rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest ta największa korekta, którą mamy w tym ruchu spadkowym. Popatrzcie, ona nam się pokrywa tutaj. Jesteśmy na jej zasięgu. Tutaj ta cała strefa może pojawić się na wbicie do tej strefy. Natomiast trzyma nas to w ruchu spadkowym. Jeszcze jedną rzecz, którą możemy tutaj sobie prowadzić, no to po tych szczytach taką linię trendu spadkowego. Także kumulacja przewag spadkowych w tym miejscu i możliwe wejście ceny niżej. Funt do dolara. Tutaj ta strefa 1,24, 233, 1,24, 594. Możliwe uderzenie kwotą tutaj nawet 1,25, tak? Niemniej jednak z tych poziomów ja bym wygrywał pozycje krótkie sobie z tego poziomu będę zagrywał pozycje krótkie na reakcję i będę obserwował, co się dzieje tutaj na 1,24, 246. Euro USD. Euro USD podobnie sytuacja wygląda. Tutaj maksymalny zasięg wzrostu to jest ta strefa, tutaj ta czerwona, którą sobie wyznaczyłem. Ja z tej strefy oczywiście będę zagrywał pozycje krótkie na tych poziomach. Również będę przepozycjonował pod ewentualne zagrania na reakcję. Natomiast takie pierwsze, no tutaj wiadomo, że to wsparcie, ale tu możemy sobie zmierzyć jeszcze w przypadku, gdybyśmy zobaczyli teraz korektę. Tak. Pierwsze takie silniejsze wsparcie to tutaj ten szczyt, gdzie cały ruch mamy pomierzony. 0,61382. Gdybyśmy tutaj dotarli, ja będę próbował zagrywać pozycję długą, tak, z tego poziomu. Cluster FIBO 3,82681 ZZB, a nie mocny poziom pod ewentualnego longa. Robimy. I tutaj zrobimy sobie, ale ustawimy long. I ten jest poziom, który mnie na ten moment interesuje najbardziej. Ten poziom usuwam. On się rozpoczął, ten wzrost cały. Ja będę go obserwował. Niemniej jednak ta strefa jest dla mnie najważniejsza w tej chwili. Jeżeli ją utrzymamy, no to tutaj te poziomy poniżej mogą nam zadziałać. Euro do funta. Tutaj kontynuujemy ten ruch spadkowy. Jesteśmy na poziomach, które sobie wyznaczaliśmy. I myślę, że tutaj z tych poziomów możemy zobaczyć reakcję wzrostową. Ja osobiście zagrywam longa ze stop lossem poniżej do tej strefy, do 0,86835. Tutaj co mamy? Funt do jena. Funt do jena 185,38. Zmierzmy sobie, nie mam na tym pozycji, zmierzmy to na szerszym interwale trochę. Może wybijamy szczyt. Tutaj z tego poziomu ja osobiście nie zagrywałem shorta. Nie mam pozycji w tej chwili, a gdybym miał szukać wejścia, to tutaj szerszego interwału z jedynki, teraz te poziomy, które mamy, już nam podpuściły na punkcie co jedno. No to wygląda tak, jakbyśmy próbowali 185, 363, 461.
No bardzo prawdopodobne, że jedziemy tutaj na nowe szczyty, tak? Mamy interwału tygodniowego 2 razy 161. Więc już mierzmy sobie cały ten spadek. 886 mamy trochę wyżej, także to jest taki 185, 7, 5, 9, jeżeli ten poziom opuści na jedno wielce, no to myślę, że czas tutaj po 27, czyli te mierzenia, które mamy, natomiast no, te dwa poziomy do zagrania na reakcję w tej chwili jak najbardziej aktualne. Jeszcze zrobimy sobie franka szwajcarskiego do jena. Tutaj mamy wyznaczone poziomy, od których spodziewam się reakcji. Tutaj możliwe podbicie do, powiedzmy sobie, na tej czwórce. Teraz. Tutaj ja oczekuję tego poziomu 167-110 na podbicie. Jeżeli tu pojawi się reakcja, no to tutaj stąd będę zagrywał longa, shorta. Natomiast wybicie tej strefy, no to jest dla mnie wejście do 168-446 i tutaj będę również próbował zagrywać shorta z tej strefy, ponieważ tutaj mamy też dużo płynności do zagrania. No i tutaj jeszcze takie potwierdzenie, że tej korekty, która nam się tu wykonuje, jeżeli ona by była trójwalowa, no to też tutaj okolice 168 stoi jak najbardziej do zaatakowania przez flankę szwajcarskiego do jela. To wszystko, co dla Was przygotowałem na dzisiaj. Życzę wszystkim udanego dnia. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne i do usłyszenia na kolejnych aktualizacjach.